Siemanko, cześć wszystkim. Jak wiecie, niedawno wróciłem z podróży po Czarnogórze. Spędziłem tam 7 dni, odwiedziłem północ tego kraju, odwiedziłem południe, Zatokę Kotorską, Budwę i Park Narodowy Durmitor. Chciałbym w tym filmie przedstawić Wam najważniejsze kwestie dotyczące Czarnogóry oraz przedstawić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Porozmawiamy o tym, w jakim języku rozmawiają w Czarnogórze. W Czarnogórze używa się język czarnogórski, ale również językiem używanym na co dzień jest język serbski, chorwacki czy język rosyjski. Jest tam dość duże zróżnicowanie języków, kraj otoczony jest różnymi językami ze wszystkich stron, dlatego też jest tak, a nie inaczej. Czy potrzebujesz znać jakikolwiek z tych języków, żeby tam podróżować? Zdecydowanie nie, chociaż ułatwiłoby to znacznie Twoją podróż. Ja posługiwałem się tam językiem polskim oraz językiem angielskim i uważam, że w Czarnogórze w zupełności Ci to wystarczy. Ludzie zazwyczaj rozumieli mnie, jak mówiłem, w trochę łamanym polskim, troszeczkę łamanym rosyjskim, zaciągałem takim troszeczkę wschodnim akcentem. Zdecydowanie byłem zrozumiany, nie miałem żadnych problemów w komunikacji, także język polski i ewentualnie język angielski w turystycznych miejscowościach i wszystko będzie dobrze. Jeśli chodzi o walutę, w Czarnogórze posługują się walutą euro. Jest to dziwne, bo kraj nie należy do Unii Europejskiej, aczkolwiek korzystają tam z waluty euro. Jeśli chodzi o wypłaty, no to zdecydowanie polecam korzystać z lokalnych bankomatów. Ja używam karty mBank Visa Świat, i przez to mam darmowe wypłaty we wszystkich bankach świata i kurs wymiany walut bardzo zbliżony do kursu Narodowego Banku Polskiego. Korzystałem z tych banków i zdecydowanie jest ich tam mnóstwo. Bankomaty są prawie że na każdym kroku, więc nie ma żadnego problemu z wypłatą pieniędzy w Czarnogórze. Natomiast odradzam Wam wymianę złotówek na euro już po przybyciu. Jeżeli chcecie to zrobić na lotnisku, to zdecydowanie Wam odradzam. Jest to zły pomysł, ponieważ kursy wymiany walut na lotniskach zazwyczaj są zaniżone, więc będziecie na tym po prostu tracić. Jeśli chodzi o transport publiczny w Czarnogórze, to zdecydowanie macie tam kilka opcji. Tutaj najważniejsze nazwy. Ja nie korzystałem z transportu publicznego i to, co Wam polecam, to jest wynajęcie samochodu. Za swój samochód na 7 dni zapłaciłem około 180 euro i uważam, że jest to świetna cena, jeżeli planujecie podróżować po Czarnogórze i zwiedzać wiele różnych miejsc, to zdecydowanie wynajmijcie samochód. Mam znajomych, którzy zwiedzali Czarnogórę korzystając z komunikacji miejskiej, która dowoziła ich na różne miejsca, ale po pierwsze jest to wolniejsze i po drugie jesteście uzależnieni po prostu od rozkładu jazdy tych autobusów. Jeśli chodzi o ceny hoteli i apartamentów, to zdecydowanie nie ma tragedii. Ja odwiedziłem Czarnogórę w październiku i generalnie było dość tanio. Za swój apartament w Budwie przykładowo zapłaciłem około 30 euro za noc. Miałem tam kuchnię, łóżko, sofę, internet, telewizję i było to praktycznie w centrum miasta. Jeśli chodzi o to, jak rezerwować taniej hotele, to zdecydowanie polecam booking.com. Tip ode mnie, korzystajcie z aplikacji Booking na telefonie. Nie korzystajcie z przeglądarkowej wersji na komputerze, ponieważ ceny na komputerze będą troszeczkę wyższe. Jeśli chodzi o jedzenie w Czarnogórze i jego ceny, no to generalnie Czarnogóra nie ma jakichś super wybitnych, typowych dań. W Zatoce Kotorskiej i ogólnie na wybrzeżu możecie się spodziewać kuchni, która będzie generalnie bardzo podobna do kuchni włoskiej. Będziecie mieć tam różnego rodzaju makarony, różnego rodzaju pizze, różnego rodzaju kanapki, szynkę typu prosciutto i tak dalej. Natomiast drugim typowym jedzeniem dla Czarnogóry jest po prostu najzwyklejszy grill. Czarnogórcy lubują się w potrawach z grilla i są to takie potrawy jak pleskawica,
potrawy typu grillowane mielone mięso, potrawy typu grillowana kiełbaska, jakiś kebab, steki, kurczak i tak dalej, więc jeżeli będziecie chcieli znaleźć jakieś takie jedzenie typowe, no to musicie wybrać knajpy, które nazywają się Konopa i będą one zazwyczaj serwowały jedzenie lokalne. Jeśli chodzi o ceny tego jedzenia, to ja zazwyczaj za jakiś typowy posiłek, taki lokalny, bez żadnych fajerwerków, bez żadnych super restauracji luksusowych, płaciłem zazwyczaj od 6 do 12 euro i był to posiłek już wliczonym daniem głównym. Bardzo często dostajecie do niego dodatkowo chleb, świeży chlebek, który jest bardzo dobry, oraz do tego jakiś tam napój, więc mniej więcej zazwyczaj wychodziło mnie to po prostu w okolicach 10 euro. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. W Czarnogórze spędziłem 7 dni, tak jak powiedziałem, odwiedziłem północ, południe, miejsca turystyczne i miejsca mniej turystyczne i generalnie czułem się tam bardzo, bardzo bezpiecznie. Nie doświadczyłem żadnych kradzieży, żadnego rasizmu, żadnego wyzywania, żadnego przeklinania, żadnej nawet niemiłej osoby, więc uważam, że Czarnogóra jest bardzo bezpiecznym krajem i mogę Wam zdecydowanie polecić podróż do tego kraju. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo drogowe, to przede wszystkim ostrożności. Czarnogóra jest krajem, który ma dość dużą ilość dróg, które są w górach, jest duża ilość serpentyn, zakrętów, podjazdów bardzo stromych, tak samo jak i zjazdów bardzo stromych, więc po prostu musicie uważać. Musicie uważać na to, żeby ktoś jadący z przeciwka, zza zakrętu nie uderzył w Was. Musicie uważać na to, żeby za szybko nie wziąć jakiegoś zakrętu. Przede wszystkim uważać na innych uczestników ruchu drogowego, ponieważ Czarnogórcy są znani z tego, że lubią troszeczkę szybciej pojeździć i miejcie po prostu oczy dookoła głowy. Poza tym naprawdę żadnego innego niebezpieczeństwa na drogach nie doświadczyłem. Jeśli chodzi o pogodę, to ja byłem w październiku, od 12 do 19 października i moja pogoda była bardzo, bardzo dobra. Jeden lub dwa ostatnie dni, kiedy już byłem w Budwie, zdarzyło się po prostu, że kropił deszcz, natomiast Kotor, Park Narodowy Durmitor, pogoda była bardzo słoneczna, powyżej 22 stopni, nocami temperatura spadała do około 15 stopni, więc uważam, że pogoda jest świetna. Jeżeli będziecie chcieli wyjechać do Czarnogóry po sezonie lub przed sezonem typu maj, kwiecień, to możecie się spodziewać podobnej pogody. Jeżeli będziecie wyjeżdżać do Czarnogóry w lecie, spodziewajcie się gorącej pogody i ostrego słońca, także zabierzcie ze sobą krem UV i uważajcie po prostu na nasłonecznienie. Jeśli chodzi o miejsca, które warto zobaczyć w Czarnogórze, to ja przede wszystkim polecam numer 1. Zatoka Kotorska, jest to niesamowite miejsce i uważam, że ma ogromny potencjał w porównaniu do Chorwacji lub Albanii. Jest to naprawdę przepiękna zatoka. Tutaj u góry możecie zobaczyć mój film z tego miejsca. Miejsce numer 2, Park Narodowy Durmitor. Jest to ogromny, przepiękny park narodowy, w którym możecie m.in. znaleźć jeden z najgłębszych kanionów w Europie. Są tam piękne jeziora, piękne lasy, piękne łąki, góry i po prostu jest to miejsce dla osób, które lubią uprawiać hiking. Miejsce numer 3, Park Narodowy Lofcen. Myślę, że jest to przepiękny, świetny park narodowy, w którym możecie znaleźć m.in. słynne mauzoleum na górze. Jest to naprawdę przepiękne miejsce i polecam je szczególnie o wschodzie i zachodzie słońca, żebyście mieli najlepsze widoki, najlepsze fotki. Z innych miejsc, które warto zobaczyć w Czarnogórze, to przede wszystkim miasteczko Bar oraz Stary Bar, Sutomore, Kotor, Tivat i ogólnie Herceg Nowy i jakby wszystkie miasteczka, które są naokoło Zatoki Kotorskiej, ale to już mówiłem na pierwszym miejscu. Ja natomiast jako miejsce wypadowe i miejsce
wakacyjne wybrałbym albo Kotor, albo Budwę. Z tym, że Budwa jest miasteczkiem bardziej mieszkalnym, bardziej nowoczesnym, więc tam znajdziecie po prostu więcej rozrywki, więcej imprez, więcej plaż. A Kotor jest miasteczkiem historycznym, więc tam możecie się spodziewać po prostu pięknych widoków na zatokę, klimatycznych wieczorów, knajpek i tak dalej. Jeśli chodzi o wycieczki i atrakcje dodatkowe, jakie możecie zrobić w Czarnogórze, to przede wszystkim wyciąg typu zipline, tyrolka nad rzeką Tara. Jest to w okolicach mostu i skoki ze spadochronu, kłady, hiking i różnego rodzaju sporty wodne typu skutery, wycieczki statkiem i tak dalej, na różnych stronach w internecie możecie bez problemu znaleźć wycieczki fakultatywne, także zachęcam Was do zrobienia researchu na ten temat. Jeśli chodzi o internet, to przede wszystkim musicie wiedzieć, że Czarnogóra nie jest w Unii Europejskiej. To znaczy, że każda najmniejsza transmisja danych z Waszego telefonu będzie skutkować ogromnymi rachunkami za internet. To, co ja mogę Wam polecić, to są dwie opcje. Opcja pierwsza, skorzystanie z lokalnej karty SIM. Kosztuje ona 10 euro i transfer na niej do wykorzystania to jest 500 GB, ogromna ilość danych. W cenie 15 euro możecie kupić karty, które są troszeczkę większe i chyba są ważne przez 2 tygodnie, więc polecam. Pierwsze miejsce, w którym możecie zakupić taką kartę SIM, to jest lotnisko, sklepy typu Tabaco. Tam możecie znaleźć karty SIM lokalne. Na miejscu wszystko Wam wyjaśnią. Natomiast drugą opcją, jaką mogę Wam polecić, to są karty eSIM. Ja osobiście korzystam z firmy Erlo. Natomiast transfery danych są bardzo małe i ceny stosunkowo wysokie. Pod żadnym pozorem nie polecam kupowania roamingu przed wyjazdem, bo jest to po prostu najdroższa opcja. To by było na tyle w tym filmie. Myślę, że Wam się spodobało. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, no to napiszcie na dole w komentarzu. Chętnie Wam na nie odpowiem. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostawcie lajka, zostawcie komentarz i zasubskrybujcie mój kanał, bo niedługo będę wrzucał kolejne bardzo ciekawe filmy z Ameryki Południowej. Dzięki, trzymajcie się, cześć!